Spotykamy się po to, żeby podsumować 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Maj jest miesiącem wyjątkowym, sporo wydarzeń związanych właśnie z akcesją. 10 lat temu przystąpiliśmy do Unii, też w naszym gimnazjum imienia Zjednoczonej Europy. Pamiętacie, prawda, że to jest nasz patron. Chcieliśmy jakoś zwrócić na to uwagę, dlatego się spotykamy. Mieliśmy niedawno młodzieżowe wybory, 49% frekwencja, więc o wiele lepiej niż dorośli obywatele w naszym kraju. Druga sprawa, mieliśmy konkurs europejski, 9 gimnazjów z całej Gdyni było obecnych na tym konkursie, a dzisiaj taki ostatni akcencik, debata z udziałem trzecich klas. Jak widzicie, są tutaj paneliści, którzy będą dyskutowali. Jak to będzie wyglądało? Takie cztery zasadnicze części. Pierwsze pytanie, które będziemy rozważać, to jest, czego się baliśmy jako Polacy przed przystąpieniem? No i co z tych obaw wyszło? Druga rzecz zasadnicza, jakie są plusy, korzyści związane z przystąpieniem do Unii? Trzecia, jakie są minusy? Po tych plusach i minusach będzie też moment taki, że będziecie wy mogli coś dorzucić do tego, co oni powiedzą. No i na koniec będziemy się chcieli zastanowić, co w tych kolejnych 10 latach moglibyśmy osiągnąć w Unii. Sporo żeśmy osiągnęli, ale następnych 10 lat, czy chociaż 5 lat w kadencji Europarlamentu, to jest jakieś kolejne wyzwanie. Co jeszcze możemy? Na koniec będzie takie mini głosowanie. Dostaniecie karteczkę i będziecie musieli zrobić plusa, postawić plusa bądź minusa. Czy to znaczy, czy bilans jest dla was na plus, czy na minus. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Naszym moderatorem dzisiaj jest uczeń klasy 3A, Grzegorz Albrychowicz. Także naszych panelistów. Pierwszy z nich to Bartosz Kunkel, klasa 3A. Laura Wołcz, klasa 3B. Ola Franceska, klasa 3B. Grzesiu Jarzopek, klasa 3A. Patrycja Marciniak, klasa 3A. Milena Kamińska, klasa 3A. Piotr Rogoźliński, klasa 3B. Natalia Sokoparska, klasa 3C. Boguś Szymański, klasa 3C. Michał Klejna, klasa 3A. 10 lat temu przystąpiła do Unii Europejskiej. Polacy zgłaszali wiele obaw związanych z przystąpieniem do Unii. Jak zostały zweryfikowane te obawy? Polacy obawiali się wzrostu cen towarów i usług. Tymczasem po początkowych podwyżkach ceny się stabilizowały. Obecnie mamy inflację poniżej 1%, czyli prawie nie spada wartość nabywcza pieniądza. Polacy obawiali się, że nastąpi zubożenie społeczeństwa, tymczasem podniósł się poziom życia, a zmniejszyły się obszary biedy. Badania potwierdzają, że liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa zmalała o 1,3 miliona, aż o 7 milionów zmniejszyła się liczba osób zagrożonych ubóstwem w stosunku do 2003 roku. Polacy bali się, że nasi eksporterzy ściągają konkurencję z Zachodem, tymczasem nasz eksport wzrósł o 220%, a import o 160%. W 2003 roku wysłaliśmy za granicę towar za 38,4 miliarda euro, a w 2013 roku za 114 miliardów euro. Polacy obawiali się, że z powodu likwidacji ceł spadną dochody do budżetu. Straty budżetowe z tytułu likwidacji ceł są nieproporcjonalne mniejsze od zysku. Jakie osiągnęli polscy przedsiębiorcy i eksporterzy dzięki szerokiemu dostępowi do europejskich rynków? Polacy obawiali się, że supermarkety wykończą polski drobny handel. Pojawienie się supermarketów spowodowało wzrost zatrudnienia oraz konieczność modernizacji polskich handlów. Drobni handlowcy musieli podnieść jakość towarów i usług, aby konkurować z zagranicznym kapitałem. Dla klientów jest to korzystne. Polacy obawiali się, że Polska stanie się jedynie rynkiem zbytu dla unijnych firm i że polskie firmy upadną. Tymczasem dużo małych firm potraktowało wstąpienie do Unii Europejskiej jako szansę. Firmy, korzystając z funduszy unijnych, zmodernizowały produkcję i ją ujednoliciły. Wcześniej bowiem często różnicowały produkcję na krajowy rynek do państw Unii Europejskiej. Dużo firm rozwinęło produkcję i zaczęło
chcą eksportować. Powstało też dużo nowych firm, szczególnie małych, zatrudniających do 49 pracowników. Polska stała się w Europie jednym z czołowych producentów i eksporterów na rynku motoryzacyjnym, elektronicznym, obrotu i AGD. Obawiam się, że Polska będzie więcej płacała do unijnej kasy niż nie otrzyma. Stało się odwrotnie. Staliśmy się największym odbiorcą unijnych środków. Za każde płacone euro otrzymujemy z powrotem 3 euro. Łącznie przez 10 lat płaciliśmy prawie 31 miliardów euro, a otrzymaliśmy dopiero 93. Uważano, że Polska zmarnuje środki unijne. Stało się jednak inaczej. Polska przez 10 lat dobrze wykorzystała fundusze. Zostało zrealizowanych ponad 160 tysięcy projektów. Budowano drogi, autostrady, tworzono nowe firmy. Między innymi trasa Kwiatkowskiego i bulwar nadmorski w Gdyni. Tracono studentów na kierunkach zamienionych, takich jak... Informacja o awansie politycznego w Unii Europejskiej pokazała się jako twarde negocjator dbającą o nasze sprawy. Jeden z najważniejszych osiągnięć Polski w ciągu 10 lat były negocjacje budżetowe na lata 2014-2020. Mimo znaczących cięć w budżecie Unii Polska wynegocjowała 447 miliardów złotych o 19 miliardów złotych, więcej niż w budżecie na lata 2007-2013. Polska zdobyła silną pozycję polityczną w Parlamencie Europejskim. Nasi europarlamentarzyści należą do największych frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Do Europejskiej Partii Ludowej i do Grupy Socjalistycznej duże znaczenie dla umocnienia pozycji Polski miała również udana prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Polacy skutecznie budowali koalicję w Parlamencie Europejskim w ramach Grupy Wyszehradzkiej, z którego skład wchodzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. I trójkąta weimarskiego, Polska za skończoną. Przez 10 lat znacznie poprawiły się wszystkie podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Co więcej, Polska wykorzystała swoją unijną szansę najlepiej spośród krajów, które w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej. A dołączyło 10 państw, m.in. Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. Po wejściu do Unii nasze PKB, czyli produkt krajowy brutto, zwiększył się o 48%. Polska, obok Słowacji, osiągnęła najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Nasz kraj oparł się kryzysowi z 2008 roku. Jako jedyne państwo w Europie nie pogrążyło się w recesji. Z tego powodu, według premiera Donalda Tuska, staliśmy się zieloną wyspą. Następne pytanie. Jakie zmiany na rynku pracy przyniosło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej? W ciągu 10 lat powstały 2 miliony nowych miejsc pracy dla ludzi z różnych grup zawodowych, w tym pół miliona dla osób biernych zawodowo. W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej polski produkt krajowy brutto wyniósł niespełna 49% unijnej średniej, dzisiaj niecałe 67%, co daje wzrost o 18%. Około 120 tysięcy polskich studentów skorzystało z programu Erasmus, czyli studia i praktyki w krajach Unii Europejskiej. 37 tysięcy polskich wykładowców pracowało na unijnych uczelniach. Polskie firmy wysyłały za granicę rocznie 230 tysięcy pracowników, za co dzięki współpracy z zagranicą są następne 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Polskie firmy ogromnie zwiększyły swoje inwestycje w krajach unijnych w 2003 roku. Było to około 4,6 miliarda złotych, a w 2012 roku było już to 137 miliardów. I przystąpienie do Unii Europejskiej znacznie rozwinął się transport lotniczy. Cudzoziemcy znacznie chętniej odwiedzają teraz Polskę, zostawiając tu swoje pieniądze. Odbywają podróże zarówno biznesowe, jak i turystyczne. Traktując nasz kraj jako przewidywalny, bardziej bezpieczny, czego gwarantem jest Unia Europejska. Warszawa ma obecnie połączenie z setką miast świata, a porty lotnicze dynamicznie rozwijają się w całym kraju. Liberalizacja rynku usług lotniczych spowodowała, że do Polski weszły tanie linie lotnicze, co ułatwiło milionom Polaków podróże po całej Europie, a także Europejczykom. 673 km autostrad, 868 km ekspresowych, 36 tysięcy km kanalizacji oraz 683 linii śniegu. Dla osób podróżujących po Polsce z pewnością robi to duże
No rozejrzyjmy się tak dookoła. Jestem dużo starsza, więc mi pewnie łatwiej te 10 lat podsumować. W naszej kochanej Gdyni na przykład można teraz swobodnie jeździć rowerem, tak? Jest dużo ścieżek rowerowych, których nie było. One są wybudowane z unijnych środków. To, co powtarzali tutaj dyskutujący, 1/3 wkładu własnego, 2/3 daje Unia i dzięki temu możemy jeździć w Gdyni, w Trójmieście rowerami. Jakieś inne rzeczy zauważyliście? Każdej naszej sali, słuchajcie, ten zestaw, komputer, tak, właśnie pochodzi z unijnego programu. Coś jeszcze? Dzięki Unii Europejskiej odnowił się tat w Gdyni. Zgadza się, świetnie. Mamy piękną salę, tak, z dużymi możliwościami. Coś jeszcze? Ktoś zauważył w naszym mieście w swojej okolicy? Dużo obiektów sportowych. Riviera, tutaj mówi koleżanka Riviera, nie, to jest inwestycja prywatna. Polski do Unii Europejskiej miało miejsce dużo nadużyć na unijnym pracy. Nieuczciwi pracodawcy i pośrednicy, jak choćby niższe płace i nieadekwatne stanowiska pracy z wykształceniem lub oszustwa i brak umówionej pracy. Otwarte granice i otwarty rynek unijny to również pole do prowadzenia działalności przestępczej, takie jak handel ludźmi, narkotykami, bronią i terrorem, ale również przestępstwa internetowe czy cyberprzemoc. Należy wspomnieć jeszcze o absurdalności niektórych unijnych regulacji, na przykład dotyczących produktów spożywczych czy przemysłowych. Ostatnio głośny przykład restrykcji wobec wędzonych wędlin. Wcześniej na przykład żarówki, termometry rtęciowe. Może dotykać polskich producentów i konsumentów. Należy wspomnieć także niektóre na pozór dziwne ustawy, na przykład to, że ślimak jest rybą, są po to, aby zmniejszyć cenę dla nas konsumentów. Zarząd niektórych polskich przedsiębiorstw, na przykład z sektora bankowego, przeniósł się poza Polskę. Na przykład bank WBK ma swoją siedzibę w Irlandii i jest pod nazwą Santander. Poza Polską, rozmocy lub nawet rozpadające się z powodu podejmowania pracy poza granicami Polski. Ja podam przykład mojej koleżanki, która idąc do liceum, mama wyjechała za granicę, zostawiając jej młodszą siostrę i wysyła jej miesięcznie 800 zł na utrzymanie. Co możemy zrobić przez następne 5 bądź 10 lat? Co jest do zrobienia, co byście chcieli? Marzenia, pomysły. Drogi. Jeszcze raz, tak? Jeszcze więcej dobrych dróg, autostrad. Ale słuchajcie, z tych plusów do Łodzi, moi drodzy, możemy już dojechać autostradą, tak? Do Berlina, autostradami z jakąś małą tam przerwą, 5,5 godziny. Nie łamiąc przepisów oczywiście. Do Krakowa jest trudniej na południe, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Co możemy zrobić? Więcej dróg pobudować. Co jeszcze przez tych kolejnych 5-10 lat? Pomysły proszę. Żeby był jakiś nowy przepis, jakaś nowa ustawa, żeby kobiety chętniej rodziły dzieci w Polsce. Wiecie, że z tymi wyjazdów europejskich, takich wymian, no żeby młodzi ludzie się tak kształciły język, poznawali nowe kultury, obyczaje, no i przede wszystkim, żeby bardziej ogarniali świat.